Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo! Pandemia jest dramatem całego świata. Wiele krajów zmaga się, walcząc z tym niesamowitym wrogiem, ale walka w tych krajach przebiega zupełnie inaczej niż w Polsce. U nas opozycja stara się na tej tragedii zbić kapitał polityczny, krytykuje wszystkie poczynania rządu, nie widzi tego, że Polska radzi sobie całkiem nieźle na mapie świata, jeżeli chodzi o walkę z pandemią. To samo dotyczy szczepień populacyjnych, które są realizowane według programu zaplanowanego przez polski rząd i systematycznie, konsekwentnie realizowanego. Dlatego też, proszę Państwa, po pół roku mamy prawie ponad 40% populacji wyszczepionej. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby było więcej, ale na drodze stało wiele przeszkód. Pamiętamy braki szczepionek, które nie były realizowane zgodnie z umowami. Myślę, że wszyscy powinniśmy się pochylić nad tym problemem, wspólnie, razem robić wszystko, żeby te szczepienia były realizowane jak najszybciej. Szanowni Państwo, podziękowaliśmy tutaj wszystkim tym, którzy realizowali i realizują te szczepienia. Jedna z pań poseł wspomniała, że oprócz podziękowań nie mamy nic do zaoferowania chociażby pracownikom ochrony zdrowia. To ja chcę Państwu przypomnieć, że właśnie w trakcie walki z pandemią pracownicy ochrony zdrowia uzyskali wsparcie finansowe, dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 10 miliardów złotych w ubiegłym roku, a w tym roku ponad kilkanaście miliardów złotych. To są konkretne pieniądze, które płyną do pracowników ochrony zdrowia. Myślę, że wszyscy powinniśmy potraktować tę sytuację w sposób taki jednoznaczny, bo to jest nasza wspólna sprawa i wspólna nasza odpowiedzialność. A ja mam pytanie do pani minister. Jak wygląda kwestia szczepienia dzieci? Jakie są wskaźniki obecnie i jak wygląda kwestia realizacji szczepień wśród osób niepełnosprawnych? Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo dziękuję.